Cześć, witam Was w grze Airline Manager 4. W tym odcinku chciałem pokazać, w jaki sposób sprzedać samolot. Aby to zrobić, przechodzimy do opcji flota. Wybieramy dowolny samolot z naszej floty. Najlepiej taki, który już gdziekolwiek wylądował. Najlepiej, gdyby wylądował w naszej siedzibie, czyli na naszym lotnisku, nie gdzieś w trasie. Robimy opcję, wybierając tutaj nazwę samolotu. Wybieramy SO, sprzedaj. I teraz tak. To jest bardzo ważne, ponieważ sprawdzamy oryginalną wartość zakupu samolotu, czyli wartość, za którą zakupiliśmy nasz samolot. Aktualna jej wartość przedsprzedażową i wartość sprzedażowa jest tutaj, czyli tyle otrzymamy za nasz samolot. Wartość jest tym niższa, im więcej samolot wykonał lotów. Już po samym zakupie jest bardzo niska, więc ja uważam, że nie warto czasami sprzedawać samolotów. Możliwe, że nie jestem na takim poziomie, aby szacować to na poziomie bardzo drogich samolotów, tam za kilka milionów. Ale tutaj ten za 365 tysięcy kosztował mnie tyle, a jego wartość sprzedaży wyniosłaby tyle. Przepraszam, tutaj tyle. Natomiast wszystkie loty, które nim wykonywałem, tutaj jest lista tych lotów. No są powyżej jego ceny rynkowej na sprzedaż. A do końca kolejnego przeglądu mam 291 godzin, czyli to jest w miarę nowy samolot. Więc sprzedaż się nie opłaca w tym momencie. Jeżeli macie jakieś inne jeszcze pytania na temat tej gry, to bardzo proszę o komentarze i subskrypcję. Wtedy odpowiem na kolejne pytania na temat Airline Manager 4. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.